2 sierpnia 2005 roku w mieście Kawachi Nagano, położonym na terenie prefektury Osaka, w korycie rzeki Ishikawa, przypadkowy przechodzień natknął się na ludzkie zwłoki, pozostające w głęboko posuniętym stopniu rozkładu. Po przeprowadzeniu specjalistycznych badań szybko wyszło na jaw, iż ciało należało do zaginionej od ponad pół roku 25-letniej Nagamoto Michiko. Dzięki uzyskaniu dostępu do jej komputera, śledczy w błyskawicznym tempie byli w stanie namierzyć podejrzanego, który, jak wynikało z treści wiadomości, jakie para wymieniała między sobą bezpośrednio przed zniknięciem kobiety, zdecydowanie mógł mieć z jej śmiercią coś wspólnego. Jednak, kiedy 3 dni później przyprowadzili mężczyznę na przesłuchanie, nie przypuszczali, że w ich ręce trafił właśnie poważnie zaburzony, specyficzny, seryjny zabójca. Niektóre treści przedstawione w dzisiejszym odcinku mogą okazać się nieodpowiednie dla nieco bardziej wrażliwych słuchaczy. Jeżeli więc należysz do osób, które odczuwają dyskomfort podczas zapoznawania się z silnie przemawiającymi do wyobraźni szczegółami zbrodni, bądź też jesteś wyjątkowo wrażliwy na krzywdę młodych osób, radzę pominąć dzisiejszy odcinek i zapraszam serdecznie na kolejny już w przyszły czwartek o 17:30. Zaginięcie Nagamoto Michiko zgłoszone zostało przez jej rodziców 19 lutego 2005 roku. Tamtego wieczoru kobieta wyszła bez słowa z domu rodzinnego zlokalizowanego w mieście Toyonaka, prefektura Osaka, po czym ślad po niej zaginął. Sam fakt, iż 25-latka opuściła swój pokój, był dla jej najbliższych niezwykle niepokojący, ponieważ Michiko od dłuższego czasu, ponieważ mniej więcej od 1998 roku, zmagała się z dobrze niestety znanym w Japonii zaburzeniem zwanym hikikomori, polegającym na długotrwałym, często nawet wieloletnim izolowaniu się od społeczeństwa w skrajnym stopniu. Osoba nim dotknięta nie przejmuje się chodzeniem do szkoły, na uczelnię ani do pracy. Nie utrzymuje także relacji towarzyskich, ani nie wchodzi w związki partnerskie. Niemalże nigdy nie wychodzi z pokoju, posiłki przyjmuje jedynie wtedy, kiedy zostaną przyniesione pod jej drzwi, a kiedy udaje się do łazienki, najpierw dokładnie się upewnia, że po drodze nie natknie się na nikogo z domowników. Całe dnie z reguły spędza na surfowaniu po internecie, gdyż jest to jedyny sposób na bezpieczne, wirtualne opuszczenie czterech ścian. Dlatego to zrozumiałe, że tak nagłe wyjście z domu było w przypadku Michiko szczególnie niepokojące. Kiedy rodzice spostrzegli, że dziewczyny nie ma w pokoju, w głębi duszy zaczęli podejrzewać, że oddaliła się, aby popełnić samobójstwo. Od razu zawiadomili odpowiednie służby, które przyjęły zgłoszenie, mimo iż funkcjonariusze również podejrzewali, że kobieta postanowiła samodzielnie zakończyć swoje cierpienie. Jednak mijał czas, a ani samej 25-latki, ani jej ciała nie odnaleziono. Jej sprawa niemalże całkowicie ucichła, aż do 2 sierpnia, kiedy śledczy wyłowili jej zwłoki z rzeki Ishikawa we wspomnianym już wcześniej miasteczku Kawachi Nagano, oddalonym od jej rodzinnej miejscowości o około 45 kilometrów. Z uwagi na stopień rozkładu nie było do końca wiadomo, czy kobieta postanowiła samodzielnie pożegnać się z tym światem, czy też może ktoś jej w tym pomógł. W związku z tym śledztwo zostało wznowione, a osoby pracujące nad sprawą postanowiły przedsięwziąć dodatkowe działania, jak na przykład sprawdzić komputer Michiko w celu upewnienia się, na jakie strony wchodziła i czy bezpośrednio przed swoją śmiercią pozostawała z kimś w stałym kontakcie. W ten sposób śledczy dotarli do pewnego portalu, który po dokładniejszej analizie okazał się być miejscem, gdzie osoby pragnące odejść z tego świata prowadzą rozmowy o samobójstwie.
Fakt, iż 25-latka posiadała konto na takiej platformie, mógł niejako potwierdzać obawy bliskich o samodzielnym odebraniu sobie życia, aczkolwiek po przejrzeniu wiadomości, jakie kobieta wymieniała z innymi użytkownikami, śledczych zaniepokoiła rozmowa Michiko z pewnym mężczyzną, którego znaczna część japońskich kobiet określiłaby słowem ikemen, czyli przystojny, atrakcyjny. Z treści maili wynikało bowiem, że para umówiła się na spotkanie wieczorem 19 lutego, czyli dokładnie w dniu zaginięcia, aby wspólnie popełnić samobójstwo. Chłopak miał podjechać po Michiko samochodem i zatrzymać się kilka przecznic od domu jej rodziców. Następnie planowali udać się w jakieś ustronne miejsce, gdzie szczelnie zamknął wszystkie okna i drzwi auta, a w środku rozpalą brykiet z węgla drzewnego, którego opary doprowadzą finalnie do ich śmierci. Mężczyzna przekonywał, że dużo czytał na ten temat i tego rodzaju śmierć jest szybka i zupełnie bezbolesna. I choć wspomniany dialog był kolejnym dowodem, który potwierdzałby teorię o braku zaangażowania w śmierć 25-latki osób trzecich, to śledczym nieco podejrzanym wydał się fakt, że mimo iż para zgodziła się wspólnie pożegnać z tym światem, to w wiadomościach mężczyzna kilkakrotnie nalegał, aby przed spotkaniem Nagamoto usunęła ze swojej skrzynki wszelkie wiadomości, jakie od niego otrzymała. Postanowiono więc namierzyć tego człowieka, co nie zajęło funkcjonariuszom zbyt wiele czasu. Okazało się, że wiadomości od tajemniczego przystojniaka wysyłane były z kafejki internetowej o nazwie Com.com, mieszczącej się w centrum Tokio. Z racji, że w rzeczonym miejscu funkcjonował monitoring, a także, aby móc skorzystać z komputera, należało przedstawić pracownikowi dowód tożsamości, szybko dotarto do tego, kto był ich autorem. I jak zapewne się domyślacie, klient ten w niczym nie przypominał młodego chłopaka ze zdjęcia. Maue Hiroshi, 37-letni, półetatowy pracownik firmy remontowej, został zatrzymany i z miejsca doprowadzony na przesłuchanie. Początkowo wypierał się faktu, że to on miałby wysyłać wiadomości do Nagamoto, jednak kiedy śledczy skonfrontowali go z posiadanymi dowodami, postanowił przyznać, że to on znajduje się na nagraniach z kafejki internetowej, a z czasem, w miarę wywierania presji przez funkcjonariuszy, że to on w istocie odpowiedzialny jest za odebranie życia Nagamoto Michiko. Opowiedział policjantom, że poznał kobietę na 3 miesiące przed jej zaginięciem, w grudniu 2004 roku, poprzez wspomnianą stronę internetową. 37-latek podawał się za przystojnego, młodego mężczyznę, gdyż obawiał się, że 12 lat młodsza Michiko nie będzie chciała wejść z nim w żadną interakcję. Początkowo para jedynie wymieniała ze sobą spostrzeżenia dotyczące życia i śmierci, jednak w miarę upływu czasu, kiedy oboje przyznali, że nie widzą sensu w prowadzeniu dalszej egzystencji, postanowili odejść z tego świata razem. Z nieznanych przyczyn zdecydowali się postawić właśnie na wieczór 19 lutego. Nagamoto pod osłoną nocy niepostrzeżenie wymknęła się z domu i udała w umówione miejsce, znajdujące się kilkaset metrów dalej. Już z oddali dostrzegła samochód należący do jej rozmówcy, jednak kiedy podeszła bliżej i otworzyła drzwi pasażera, spostrzegła, że za kierownicą siedzi zupełnie inna osoba. Maewe uspokoił ją wtedy mówiąc, że jest jedynie kierowcą i przyjechał po dziewczynę autem na prośbę syna. 25-latka niestety uwierzyła w jego słowa i z własnej woli wsiadła do środka. Następnie para oddaliła się w bliżej nieznanym kierunku. Hiroshi starał się zachowywać naturalnie, jakby nie miał o niczym pojęcia. W rzeczywistości jednak dokładnie wiedział, że tego dnia życie straci tylko jedna osoba. Dobrze przygotował się do popełnienia zbrodni, o której szczegółach za moment wam opowiem. Samochód, którym się poruszali, wynajął specjalnie na tę okazję z wypożyczalni. W bagażniku umieścił natomiast taśmę, sznur, worki i inne przedmioty, mogące okazać się użytecznymi przy wykonywaniu czynności, których zamierzał się za chwilę dopuścić. Docelowo mężczyzna zmierzał na parking położony przy drodze prowadzącej ku jednemu z okolicznych wzniesień, umiejscowiony nieco na uboczu, z dala od cywilizacji. Jeszcze podczas jazdy przyłożył niczego nieświadomej pasażerce do ust gazę nasączoną płynem opisanym w materiałach źródłowych jako rozcieńczalnik, po czym straciła przytomność.
Po dojechaniu na wybrane zawczasu miejsce związał jej nogi i ręce, a na stopy założył białe skarpetki. Następnie ocucił dziewczynę tylko po to, aby opleść dłonie wokół jej szyi, zacisnąć i napawać się widokiem, jak zespanikowany Mićko powoli uchodzi życie. Nie pozwolił jej jednak odejść za pierwszym razem. Wielokrotnie cucił ją przy pomocy jakiejś substancji, aby móc ponownie przyglądać się, jak kobieta z całych sił próbuje złapać oddech, walcząc o życie, a jej oczy powoli zachodzą krwią. Po kilkunastu powtórzeniach, kiedy zorientował się, że 25-latka już nie żyje, postanowił wyciągnąć ciało z auta i ułożyć na ziemi, po czym dokonał nad nim aktu masturbacji, ostatecznie oddając nasienie na twarz Denatki. Po wszystkim wrzucił zwłoki do pobliskiej rzeki, gdzie odnalezione zostały dopiero pół roku później i czym prędzej oddalił się z miejsca zdarzenia. Wszystko, czego się tego dnia dopuścił, zarejestrował przy pomocy kamery wideo. Śledczy spokojnie słuchali, kiedy Maewe opowiadał ze szczegółami, co zaszło pamiętnego wieczoru między nim a zaginioną dziewczyną. I kiedy wydawało im się, że usłyszeli z ust podejrzanego już wszystko, czego potrzebowali, Maewe zupełnie niespodziewanie wyznał, że Nagamoto była jego pierwszą, ale nie jedyną ofiarą. Twierdził, że w okresie czasu, który płynął od jej śmierci, w podobny sposób odebrał życie dwóm innym osobom. 14-letniemu uczniowi gimnazjum oraz 21-letniemu studentowi. Takiego obrotu spraw detektywi się kompletnie nie spodziewali. Postanowili pozwolić mężczyźnie mówić, aby byli w stanie wychwycić jak najwięcej szczegółów. Z jego słów wynikało, że 14-letni Wataru Shiotani stracił życie jako drugi, około 3 miesiące po Nagamoto, 21 maja 2005 roku. Hiroshi nawiązał kontakt z chłopcem dokładnie w ten sam sposób, w jaki poznał Michiko, poprzez internetowy portal dla samobójców. Shiotani pochodził z miasta Kobe, oddalonego od Osaki o nieco ponad 30 kilometrów. Od dłuższego czasu gimnazjalista zmagał się z depresją, na którą zapadł, będąc stale dręczonym przez jedną ze szkolnych koleżanek. Kiedy rodzice chłopca zauważyli jego zniknięcie, byli przekonani, że dopuścił się ucieczki z domu, gdyż podobną próbę podjął niecałe 3 tygodnie wcześniej. Policjanci odnaleźli go wtedy w oddalonym o 150 kilometrów mieście Okayama, po czym odwieźli z powrotem do domu rodzinnego. Mimo wszystko rodzice zgłosili jego zaginięcie, mając nadzieję, że i tym razem syn bezpiecznie wróci do domu. Tak się jednak nie stało. Po 3 tygodniach od zaginięcia pewien turysta odnalazł zwłoki chłopca w górach na terenie parku Mino, położonego na obrzeżach miasta Osaka. Częściowo rozłożone, nagie ciało Wataru leżało na plecach, na kocu. Genitalia nastolatka zostały brutalnie okaleczone, na jego szyi widoczne były ślady duszenia, a na twarzy zabezpieczono nasienie pochodzące od nieznanej osoby. Natrafiłam w jednym ze źródeł na fotografię zwłok chłopca, jednak z oczywistych względów nie umieszczę go w dzisiejszym wideo. Dla zainteresowanych link do fotografii zamieszczę w opisie. Shiotani był pewny, że poprzez stronę internetową prowadzi konwersacje ze starszym od siebie mężczyzną, który jednak zmaga się na co dzień z podobnymi problemami, jak przykładowo wykluczenie społeczne, dzięki czemu, pomimo sporej różnicy wieku, rozmówcy byli w stanie zrozumieć się wzajemnie. 21 maja, w dniu, kiedy chłopak zaginął, wysłał on wiadomość do jednego ze szkolnych kolegów, w której poinformował go, że zamierza uciec z domu i udać się do miasta Osaka, aby spotkać się z mężczyzną, którego poznał poprzez stronę internetową. Niedługo potem słuch po nim zaginął. Maewe wyjaśnił, że sam proces pozbawiania Wataru życia był identyczny z tym, w jaki zginęła Nagamoto Michiko. Skrępowane kończyny, wielokrotne omdlenia i cucenie ofiary, białe skarpetki i rejestrowanie całego przebiegu na wideo. Według aresztowanego nastolatek próbował stawiać czynny opór, jednak nie będąc w stanie poruszać rękami i nogami, nie miał szans wygrać ze swoim oprawcą. Chłopak żegnał się z tym światem w niewyobrażalnych cierpieniach, wijąc się w konwulsjach,
co sprawca obserwował z nieukrywaną przyjemnością. Hiroshi dodał, że po powrocie do domu jeszcze nie raz odsłuchiwał zarejestrowane przy pomocy dyktafonu odgłosy konania 14-latka, do których się analizował. Warto jeszcze wspomnieć, iż w czasie, w którym nastolatek pozostawał osobą zaginioną, państwo Wataru odebrali dwa niepokojące połączenia telefoniczne. W pierwszym z nich rozmówca twierdził, że ich syn trafił do aresztu, w związku z czym muszą dokonać zapłaty 4 milionów jenów, czyli w przybliżeniu około 114 tysięcy złotych, aby chłopak mógł odzyskać wolność. W drugim natomiast, przy pomocy zmieniacza głosu, sprawca dzwonił do nich z telefonu komórkowego ofiary, wielokrotnie wypowiadając słowa „pomóż mi”, prawdopodobnie aby przekonać rodziców, że dzwoniącym może być sam Siotani, który desperacko potrzebuje pomocy. Do śmierci trzeciej ofiary doszło 10 czerwca 2005 roku, zaledwie 20 dni od poprzedniej zbrodni Maewe. Ito Haruku był 21-latkiem pochodzącym z terenów prefektury Mie, który w momencie opisywanych zdarzeń był studentem trzeciego roku na Uniwersytecie Kinki, mieszczącego się w mieście Higashi Osaka. Młody mężczyzna zamieszkiwał samotnie w niewielkim wynajmowanym mieszkaniu. Od jakiegoś czasu Ito miewał myśli samobójcze związane z faktem, iż nie był w stanie utrzymywać średniej ocen na odpowiednio wysokim poziomie, co powodowało, że często czuł, że zawodzi oczekiwania swojej rodziny. Podejrzewał, iż może powoli popadać w depresję. Właśnie z tego powodu chłopak postanowił zalogować się na dobrze nam już znanym portalu dla samobójców, gdzie finalnie poznał antybohatera dzisiejszej historii. Co ciekawe, w tym przypadku 37-latek nie starał się nikogo udawać. Zwyczajnie rozmawiał z Ito, szczególnie, że obaj panowie byli zagorzałymi fanami The Beatles oraz pewnego popularnego w tamtym czasie telewizyjnego show, w którym osoby z niepełnosprawnościami, zarówno umysłowymi, jak i fizycznymi, mierzyły się ze sobą na ringu. Hiroshi otwarcie przyznawał, że widok osób określanych w Japonii jako koareta, czyli upośledzonych, opóźnionych w rozwoju, kalekich czy też pozbawionych kończyn, niesamowicie go podnieca. Dlatego też śledzenie wspomnianego show traktował jako dzienną dawkę dewiacyjnej przyjemności. Zdarzało mu się nawet wysyłać listy do kilku zawodników, w których pisał, że pragnie własnoręcznie pozbawić ich życia. Wracając jednak do sprawy, pewnego dnia Maewe i Ito umówili się na spotkanie, którego celem miało być wspólne odebranie sobie życia. Mieli to zrobić, podobnie jak w przypadku pierwszej z ofiar, za pomocą zatrucia oparami pochodzącymi z brykietu drzewnego w szczelnie zamkniętym samochodzie. Hiroshi podjechał samochodem pod apartamentowiec 21-latka, a następnie udali się w kierunku pobliskiego lasu. Podczas niemalże godzinnej jazdy normalnie rozmawiali, śmiali się i gdyby ktoś z boku przyglądał się ich konwersacji, z pewnością nie odniósłby wrażenia, że tych dwoje jest właśnie w trakcie swojej ostatniej w życiu podróży. W pewnym momencie, kiedy mężczyźni wjechali już głęboko na zalesiony teren, Ito poprosił, aby mogli zjechać na chwilę na pobocze, gdyż musi udać się za potrzebą. Maewe zatrzymał samochód w ustronnym miejscu i kiedy jego towarzysz odszedł nieco na bok, postanowił podnieść jeden z kamieni znajdujących się nieopodal i z całej siły uderzyć im 21-latka w głowę. Chłopak momentalnie stracił przytomność, a oprawca zaciągnął jego ciało głębiej w las, aby uniknąć ewentualnego przyłapania na gorącym uczynku przez zbłąkanego turystę lub innego kierowcę, który zatrzymałby się w tym miejscu na krótki odpoczynek. Kiedy Ito odzyskał przytomność, zorientował się, że jego ręce i nogi są skrępowane, a dodatkowo wokół jego szyi owinięta jest pętla, która zaczyna zaciskać się coraz ciaśniej. Spostrzegł, że praktycznie wisi na drzewie. Maewe przerzucił bowiem linę nad grubą gałęzią i kiedy tylko chłopak się wybudził, zaczął z całych sił ciągnąć za jej drugi koniec, ostatecznie przywiązując go do sąsiedniego drzewa. Następnie patrzył, jak jego ofiara walczy o każdy kolejny łyk powietrza i onanizował się. Źródła opisują, że w ostatnich chwilach oczy mężczyzny dosłownie wyszły z czaszki i oddał pod siebie kał. Wszystko to było oczywiście rejestrowane. Kilka dni później rodzina Ito,
Nie będąc w stanie się z nim skontaktować, postanowiła zgłosić zaginięcie. Mieli oni świadomość, że chłopak ostatnimi czasy jest nieco przybity, o czym opowiedzieli również policjantom, którzy ze względu na ich zeznania przyjęli, że student najprawdopodobniej wyjechał gdzieś, aby popełnić samobójstwo. Wydawało się to równie prawdopodobne w momencie, w którym odnaleziono jego ciało. Pozycja, w jakiej został znaleziony, sugerowała, że mężczyzna powiesił się na drzewie. Dodatkowo, co również potwierdzałoby tę teorię, znaleziono przy nim list pożegnalny, który prawdopodobnie napisał jeszcze przed planowanym spotkaniem z 37-latkiem. Z racji, że zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu, funkcjonariusze nie byli w stanie przeprowadzić dokładnych oględzin w celu wykluczenia w przypadku jego śmierci udziału osób trzecich. Przy ciele 21-latka, oprócz wyblakłej już nieco kartki, zabezpieczono także portfel oraz breloczek z podobizną ulubionego wrestlera ze wspomnianego programu telewizyjnego. Zgon chłopaka zakwalifikowano jako samodzielne odebranie sobie życia, więc kiedy Hiroshi opowiedział funkcjonariuszom, jak było naprawdę, zrodziło to konieczność ponownego przyjrzenia się opisywanemu przypadkowi. Na podstawie wyczerpujących zeznań Maeue został zatrzymany i osadzony w areszcie, jednak śledczym wystarczyło zaledwie kilka dni, aby pozyskać w jego sprawie również realne, fizyczne dowody. W tamtym czasie mężczyzna zamieszkiwał w pewnego rodzaju lokum, określanym w języku japońskim jako purehabukoya, czyli niewielkim, możliwym do przetransportowania w inne miejsce, gotowym domku, który umieszczono na działce, na której znajdował się również jego dom rodzinny. Możecie kojarzyć tego rodzaju mobilne pomieszczenia, gdyż są one czasem stawiane również w Polsce, głównie na większych budowach, mających miejsce z dala od miejsca zamieszkania robotników. Dzięki temu, w razie potrzeby, osoby te mają się gdzie przebrać, odpocząć, zjeść posiłek, czy w razie czego zostać na noc. Pośród rzeczy mężczyzny udało się zabezpieczyć dyski twarde, zawierające niezwykle niepokojące treści, a także filmy i zdjęcia, na których bezustannie powtarzał się motyw duszenia, zasłaniania ust, blokowania dostępu do powietrza i tym podobne. Jednak, co szczególnie obciążyło podejrzanego, w ręce śledczych wpadła również kamera, w pamięci której w dalszym ciągu znajdowały się nagrania ukazujące śmierć wszystkich jego ofiar. Morderca zatytułował pliki słowami "protokoły egzekucji". Po sprawdzeniu przeszłości kryminalnej w policyjnej bazie okazało się także, że Hiroshi dopuścił się w przeszłości kilku napaści, z których dwie skutkowały otrzymaniem kary pozbawienia wolności. Za pierwszym razem, w 2001 roku, kiedy napadł na ulicy miasteczka Sakai na dwie kobiety, próbując obezwładnić je przy pomocy ręcznika nasączonego chemikaliami, sąd wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Drugi incydent natomiast, do którego doszło rok później, jeszcze podczas okresu probacji, dotyczył pobicia oraz próby uduszenia chłopca w wieku gimnazjalnym. Oprócz konieczności wypłacenia zadośćuczynienia finansowego dla ofiary, sąd zadecydował o wymierzeniu mężczyźnie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności, a biorąc pod uwagę, iż Maeue naruszył zasady określone przy poprzednim orzeczeniu, doliczono mu do wyroku uprzednio zasądzony rok, co spowodowało, że ostatecznie trafił do zakładu karnego na 22 miesiące. Dowody na winę 37-latka znaleziono również w kafejce internetowej, z której czatował z innymi użytkownikami portalu dla samobójców, próbując nakłonić każdego z nich po kolei do wspólnego popełnienia samobójstwa. Z treści maili, do których udało się śledczym dotrzeć, wynikało, że niewiele brakowało, aby nadarzyła się kolejna okazja, by Maeue mógł kolejny raz zaspokoić swoje chore, mordercze żądze. Lekarze psychiatrzy, po dogłębnym przeanalizowaniu jego przypadku, stwierdzili, iż z pewnością nie poprzestałby na pozbawieniu życia zaledwie 3 osób. Jednak kim był Maeue Hiroshi? Czy wydarzyło się w jego życiu coś, co mogło spowodować, że stał się przestępcą posiadającym tak specyficzne fetysze? Myślę, że warto pokrótce opisać Wam, jak przebiegało jego życie, zanim stał się seryjnym mordercą. Antybohater dzisiejszej historii przyszedł na świat 8 sierpnia 1968 roku w Osace jako pierworodny w rodzinie, która dużą uwagę przykładała do przestrzegania uprzednio ustalonych rodzinnych zasad,
co mogło poniekąd wynikać z faktu, iż ojciec Hiroshiego był z zawodu policjantem. Mężczyźnie bardzo zależało na tym, aby zdyscyplinować syna, jednak próbował tego dokonać w naganny sposób, ponieważ nierzadko stosował wobec niego przemoc fizyczną, a szczególnie techniki sztuk walki, które dobrze znał z racji na wykonywany zawód. Maewe wspominał, że pierwsze oznaki swojej inności zaczął zauważać już na etapie przedszkola, kiedy za każdym razem niezwykle ekscytował się na widok białego kasku noszonego w Japonii w tamtym czasie przez dostarczycieli poczty. Kolejne niepokojące obawy zaobserwował na początku gimnazjum, kiedy jeden z jego kolegów przyniósł do szkoły gazetę o tematyce erotycznej obarczoną zdjęciami nagich kobiet i mężczyzn. Zorientował się wtedy, że patrząc na nie zupełnie nie odczuwa podniecenia. Mniej więcej w tym samym czasie doszło do pewnego groźnego epizodu, kiedy podczas jednej z kłótni ojciec chłopca zacisnął dłonie na jego szyi, niemalże doprowadzając do utraty przez syna przytomności. To właśnie ten incydent psychiatrzy mający okazję obserwować mężczyznę uznali za prawdopodobną przyczynę wszelkich zaburzeń, z jakimi musiał on się zmagać w przyszłości. Uważano, że nastolatek, który darzył swojego ojca ogromnym szacunkiem, pragnąc się z nim zidentyfikować, zaczął traktować swoje ofiary w podobny sposób, w jaki sam był traktowany. Z ojcem Hiroshiego po czasie skojarzono także białe kaski, ponieważ były one noszone przez policjantów przemieszczających się na motocyklach, co czynił również pan Maewe. W kolejnych klasach gimnazjalnych, po powrocie ze szkoły do domu, Hiroshi wyciągał z rodzinnej biblioteczki powieść detektywistyczną i onanizował się, patrząc na jej okładkę, na której widniała ilustracja przedstawiająca mężczyznę zasłaniającego dłonią usta dziecka. Twierdził, że nieistotna jest dla niego płeć danej osoby, jeżeli tylko może fantazjować o zaciskaniu rąk na jej szyi lub też, co odkrył pod koniec szkoły, obserwując jedną z pomocnic nauczyciela, ma ona na sobie białe skarpetki. Po ukończeniu gimnazjum chłopak podjął dalszą edukację w jednym z liceów, znajdujących się na terenie pobliskiego miasteczka Sakai. Przez nauczycieli uważany był za bardzo inteligentnego, jednak nieco wycofanego. Szczęśliwie w tamtym czasie nie dochodziło zbytnio do żadnych niepokojących incydentów i po ukończeniu szkoły Hiroshi zdołał uzyskać miejsce na Instytucie Technicznym Kanazawa, zlokalizowanym w mieście Nonoichi, położonym na terenie prefektury Ishikawa, ponad 300 km od domu rodzinnego chłopaka. 20-letni w tamtym czasie Maewe nie był jednak w stanie utrzymać się na uczelni zbyt długo. Jednak nie ze względu na trudności z przystosowaniem się do nowych warunków, czy też zbyt wysoki poziom nauczania, a z powodu napaści na drugiego studenta. 20-latek rzekomo nie mógł powstrzymać chęci podduszenia kolegi na widok białych skarpetek, które miał on na sobie. Ofiara od razu zgłosiła atak na najbliższym komisariacie policji, po czym napastnik został zatrzymany i osadzony w areszcie. Ostatecznie jednak, w tym przypadku, pomiędzy napastnikiem a pokrzywdzonym została zawarta ugoda, według której ojciec sprawcy za występek syna zapłacił sporą sumę odszkodowania, bowiem prawie 10 milionów jenów, co przekładałoby się na kwotę niespełna 300 tysięcy polskich złotych. Dodatkową konsekwencją, którą poniósł agresor, był fakt, iż został wydalony z uczelni ze skutkiem natychmiastowym. W związku z tym nie pozostało mu nic, jak wrócić do domu rodzinnego. Był rok 1988. Hiroshi postanowił znaleźć zatrudnienie i spróbować żyć normalnie. Okazało się to jednak dla niego ogromnym wyzwaniem. Początkowo znalazł zatrudnienie jako taksówkarz, jednak nie był w stanie długo pozostać przy jednym zawodzie. Często zmieniał pracę. Właściwie nie było dla niego szczególnie ważne, jaki zawód wykonywał. Nie potrafił poradzić sobie ze stale nachodzącymi go myślami o duszeniu. Zorientował się także, że dostaje erekcji na widok osób kalekich, ułomnych, niepełnosprawnych umysłowo, a także oglądając wideo, na którym jedna osoba oddawała na drugą kał. Szczytował jedynie wtedy, kiedy mógł przyglądać się twarzom osób, które cierpią i walczą o życie. Problemy, z którymi się zmagał, spowodowały u niego bezsenność, z którą wielokrotnie udawał się do lekarza. W 1995 roku Hiroshi zatrudniony był w spółce Japan Post Group, zajmującej się głównie działalnością pocztową i logistyczną, oknami finansowymi, bankowością i ubezpieczeniami na życie. Pewnego dnia
określany przez większość tamtejszej kadry jako poważny i łagodny człowiek, rzekomo w zemście za zastraszanie zaczął dusić jednego ze swoich współpracowników, którego chwilę wcześniej poraził paralizatorem. Mężczyzna ponownie został aresztowany, jednak i w tym przypadku doszło do ugody pomiędzy sprawcą a poszkodowanym, a ojciec 28-latka raz jeszcze wypłacił ofierze niemałą kwotę odszkodowania. Japan Post Group zadecydowała o zwolnieniu agresora, który ponownie został bez stałego źródła dochodu. W 2001 roku 33-letni już Maeue Hiroshi założył w internecie bloga, na którym od czasu do czasu publikował kolejne rozdziały napisanej przez siebie książki. Główny bohater powieści, jak mogliście się zapewne spodziewać, był przestępcą, który dusił swoje ofiary na śmierć. Sam autor podpisywał się pod każdym postem pseudonimem brzmiącym Król Duszenia. Niedługo potem miały miejsce wydarzenia opisywane przeze mnie nieco wcześniej, które spowodowały, że mężczyzna trafił za kratki. Więzienie opuścił w maju 2004 roku i w ramach procesu resocjalizacji przydzielono mu zatrudnienie w firmie produkującej aparaty fotograficzne. Po kilku tygodniach jego pracodawca odniósł o Hiroshim wrażenie podobne do wielu poprzednich współpracowników. Były skazaniec wydawał się dość łagodny, wycofany i dość poważny jak na swój wiek. W tamtej chwili nikt nie mógł bowiem się spodziewać, że już za niecały rok Maeue rozpocznie realizację swojego planu, dzięki któremu stanie się jednym z najbardziej znanych japońskich seryjnych morderców. Po umieszczeniu mężczyzny w areszcie 5 sierpnia 2005 roku Hiroshi wnioskował o dokładne przebadanie pod kątem psychiatrycznym, gdyż sam pragnął dowiedzieć się, co właściwie powodowało, że nie mógł powstrzymać się od czynienia zła. Jego burzliwa historia zainteresowała pewnego profesora prowadzącego specjalistyczne badania w zakresie psychiatrii, mężczyznę nazwiskiem Hasegawa, który postanowił dokonać dogłębnej analizy tego przypadku. Podczas gruntowych badań, które rozpoczęto w marcu 2006 roku i trwały okrągły rok kalendarzowy, na jaw wyszło kilka interesujących kwestii. Po pierwsze, testy wykazały, że Maeue podczas popełniania zbrodni był poczytalny oraz zdolny do kontrolowania swojego zachowania. Okazało się również, że jego IQ jest na dość wysokim poziomie, ponieważ wynosi aż 128 punktów. Profesor odnotował ponadto, iż sprawca ma niezwykle dobrą pamięć, niemalże fotograficzną, gdyż potrafił bardzo dokładnie, szczegółowo opisać wydarzenia, które miały miejsce ponad 30 lat temu. Ostateczne badania wykazały, iż Hiroshi cierpiał na parafiliczne zaburzenie psychoseksualne, które przekładało się na brak możliwości osiągnięcia wyzwolenia seksualnego przy braku przeprowadzenia czynności duszenia. Mimo to, pod sam koniec okresu obserwacji, profesor Hasegawa przyznał, iż jego zdaniem w oskarżonym tli się gdzieś głęboko taka cząsteczka, która za wszelką cenę starała się stłumić chore pragnienia. Morderca wielokrotnie powtarzał, że pragnie, aby dzięki analizie przeprowadzonej na jego osobie, lekarze znaleźli sposób na udzielenie pomocy innym ludziom, cierpiącym na podobne przypadłości. Przed sądem, na jednej z pierwszych rozpraw, która odbyła się na początku 2007 roku, Maeue przyznał się do zabójstwa 25-letniej Nagamoto, 21-letniego Ito oraz 14-letniego Wataru i przyznał także, że wie, iż teraz już nie ma innego wyboru, jak odpokutować za swoje zbrodnie śmiercią. Był przekonany, iż za czyn tego kalibru otrzyma najwyższą możliwą karę, o którą zresztą wnioskował prokurator. Z drugiej strony, obrońcy 39-latka próbowali przekonać sąd, że w opisywanym przypadku istnieją okoliczności łagodzące, takie jak przykładowo fakt, iż osoby, które zdecydowały się finalnie spotkać ze swoim zabójcą, same przyznawały, że pragną odejść z tego świata. Sędzia jednak nie uwzględnił tego rodzaju tłumaczenia, wskazując, iż Maeue proponował im pierwotnie spokojną, bezbolesną śmierć poprzez zatrucie oparami węgla i na to ofiary, teoretycznie, jeżeli w ogóle, wyraziły zgodę. Ostatecznie sędzia przewodniczący Sądu Rejonowego w Osace, Mizushima Kazuo, skazał Maeue Hiroshiego na karę śmierci. Jego wina nie budziła wątpliwości. Stwierdzono, iż zbrodnie, których sprawca się dopuścił, były brutalne, diabelskie i bez serca. Określone zostały mieszanką sadyzmu seksualnego, fetyszyzmu oraz zaburzeń osobowości,
które uprzednio u mężczyzny zdiagnozowano. Wskazano również na fakt, iż jego seksualne skłonności są zakorzenione tak głęboko, że rehabilitacja oraz resocjalizacja w tym przypadku byłaby niezwykle trudna. Obrońcy 39-latka próbowali co prawda złożyć apelację od tego wyroku, jednak 5 lipca 2007 roku sam Hiroshi postanowił ją wycofać. Twierdził, że na jego decyzję wpłynęła m.in. odważna postawa Takumi Mamoru, o którym opowiadałam wam niedawno. Podobnie jak Takuma, Maeue poprosił o wykonanie kary najszybciej, jak to będzie możliwe. I dokładnie tak się stało. Jego wyrok wykonany został w ekspresowym tempie, ponieważ już rok później, 28 lipca 2009 roku. Mężczyzna został stracony w wieku 41 lat na terenie aresztu śledczego w Osace, u boku innego seryjnego mordercy, o którym opowiadałam wam już nieco wcześniej. Mowa oczywiście o 25-letnim w tamtym momencie Yamaji Miyukio, który kilka lat wcześniej dopuścił się brutalnego zabójstwa dwóch sióstr na terenie wynajmowanego przez nie mieszkania. Myślę, że warto również wspomnieć, że w dniu, w którym Maeue Hiroshi dowiedział się o tym, że już czas, zapytał strażników więziennych, czy będzie im przeszkadzało, jeżeli podczas zakładania mu na szyję pętli zacznie się onanizować. Jeżeli przy dokonywaniu analizy przypadku Maeue Hiroshiego można mówić o jakimkolwiek pozytywnym skutku jego działań, to z pewnością warto napomknieć o fakcie, iż zwrócił on uwagę japońskiego rządu na powszechny w tamtym czasie problem samobójstw młodych osób, dzięki czemu podjęto działania mające na celu zmniejszyć ich częstotliwość. Zainicjowano powstanie głośnych kampanii informujących obywateli, w jaki sposób można pomóc sobie samemu lub komuś z naszych bliskich, którzy przechodzą w danym momencie przez trudny okres w życiu, a także zaczęto dokładniej monitorować treści publikowane przez użytkowników na stronach internetowych, aby uniemożliwić powstawanie takich miejsc jak portale dla samobójców, na których niezwykle łatwo jest o zapoznanie osoby przygnębionej i zrezygnowanej, którą nietrudno jest następnie manipulować. Cześć, z tej strony Sinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Serdecznie dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Muszę przyznać, że opisywana w nim sprawa, pomimo że dość specyficzna i raczej nieprzeznaczona dla uszu nieco bardziej wrażliwych osób, wydała mi się naprawdę interesująca. Natrafiłam na nią już jakiś czas temu i bardzo chciałam ją w przyszłości opracować, jednak jedyne co mnie powstrzymywało to ogromna trudność w wypowiedzeniu nazwiska sprawcy. Mam wrażenie, że nie brzmi to w ustach obcokrajowca wystarczająco naturalnie, do tego kosmicznie przeszkadzał mi kolczyk w języku, dlatego przepraszam wszystkie osoby biegle porozumiewające się w języku japońskim, ponieważ czuję, że momentami Maeue po prostu mnie pokonało. Mimo wszystko, mam nadzieję, że was również zaciekawił przypadek internetowego zabójcy. Na dziś to tyle. Bardzo mocno ściskam was wszystkich, a szczególnie moich nieocenionych patronów. Przesyłam dużo pozytywnej energii i zapraszam do siebie w przyszłym tygodniu, kochani. Przypominam jeszcze słuchaczom ze Spotify, że jeżeli mają ochotę zapoznać się ze zdjęciami do podcastu, to wszystkie materiały wrzucam na grupę facebookową, którą macie podlinkowaną w tle. Dzia! Matane. Bye bye.